Dlaczego warto dbać o zdrowie psychiczne nastolatków? Edyta Żmuda, Product and Development Director Forum Media Polska, redaktor naczelna czasopisma Charaktery, w rozmowie z Ewą Drzyzgą, dziennikarką, osobowością telewizyjną i hostem Dzień Dobry TVN. Zapraszam w takim razie obydwie panie na scenę, tutaj do nas, i porozmawiamy o fantastycznej publikacji. Dzień dobry Państwu. Bardzo jest nam miło, że w tak wielkim gronie się spotykamy. Nie wiem, ile z Państwa ma w domu na podorędziu nastolatka? No. Okej. A ile w Waszej rodzinie, jak osobiście nie macie, jest nastolatków? Mam nadzieję, że uzupełniliśmy w ten sposób i 100% mamy. Jeżeli nawet nie, to jeżeli jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, że blisko Was są nastolatki, to myślę, że warto te informacje posiąść i ponieść je dalej, bo nawet jeżeli nie macie z nimi styczności, to już za chwilę być może przyjdzie Wam z nimi pracować, być może będziecie przyjmowali ich na staż. I to będzie bardzo ważne, żeby nie frustrować się spotkaniem z nastolatkiem, żeby nie wieszać na nim psów, tylko ucieszyć się z tego wyjątkowego kontaktu, jaki został nam dany po drodze naszego życia. Edyta Żmuda, wyjątkowa osoba, podjęła się nieprawdopodobnego zadania, jak dla mnie. Kiedy dostałam tę książkę taką chudziutką, to pomyślałam i zobaczyłam, jaki zestaw specjalistów zgodził się wziąć udział w tym projekcie, to się złapałam za głowę, bo pierwsze moje pytanie było, jak ona to zrobiła? Że w tak cienkiej publikacji można zmieścić tyle treści i co więcej, tak to skompilować, żeby profesorowie, praktycy, znawcy tematu nie czuli się urażeni i nie uznali, że to jest za płytkie. Więc Edyta wykonała wyjątkową robotę. Bardzo Ci za to dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że usiądźmy. Nie sama, bo z całym zespołem, z redakcją czasopisma Charaktery i we współpracy z Fundacją TVN, co jest jakby nieprzypadkowe, dlatego że część dochodu ze sprzedaży tej książki jest przeznaczona na działanie Fundacji TVN, a Fundacja TVN wspiera, buduje gabinety psychologiczno-psychiatryczne w szpitalach w Polsce, szczególnie w małych miejscowościach, ale nie tylko. I pozostając właśnie w kontekście tak naprawdę dzisiejszego spotkania i tego istotnego obszaru podnoszonego już od samego początku dzisiejszej konferencji, bo podnoszonego w badaniu, które In Future Institute wspólnie przeprowadziło z naszym czasopismem HR Business Partner, czyli pozostając w kontekście mental health i konieczności zadbania o jakość, o dobrostan, jakość zdrowia psychicznego pracowników, no właśnie będziemy rozmawiały o nastolatkach, którzy już za chwilę będą naszymi pracownikami, ale też o nas samych, o rodzicach, którzy już są naszymi pracownikami. Tych 22 specjalistów, które stworzyło ten poradnik, to nie jest dobór przypadkowy. Tak, to są psychoterapeuci, to też jest istotne, że to są realnie terapeuci pracujący na co dzień, bardzo często z wieloletnim doświadczeniem z młodzieżą i z rodzinami. Dodatkowo są to jakby treści, które są w tym poradniku, są rekomendowane przez niebagatelne instytucje, bo i przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, czyli ten moment, kiedy mówimy o trudnych sytuacjach czy krytycznych, bo na przykład o próbach samobójczych, to są teksty, które są zweryfikowane, proszę mi uwierzyć co do przecinka, przez specjalistów z Towarzystwa Suicydologicznego. Też nie przypadkiem i też mi bardzo na tym zależało, mamy patronat merytoryczny Monaru, więc znowu, dlatego że w tej książce, no właśnie. Co jest w tej książce? No właśnie. Ja tę książkę przeczytałam od deski do deski, co więcej podrzuciłam ją moim synom. Jeden rzucił się od razu, za chwilę powiem jaki feedback dostałam. Drugi wziął do swojego pokoju, powiedziałam mu, synu sorry, ale muszę zabrać tę książkę ze sobą, więc poczytasz później. Powiedział, że dobra. Natomiast będziemy wam sączyć te informacje i
cudnie się złożyło, bo cały czas, kiedy przygotowywałam się do tego spotkania, myślałam nad tym, jaką by tu grafikę rzucić, bo jest z czego wybierać, co powinniście zapamiętać. I zostałam z tym i nie wybrałam żadnej treści, ponieważ wszystko jest ważne. I tuż przed spotkaniem Edyta podrzuciła genialny pomysł. Znaczy w rozmowie nam to wyszło, że dzisiaj rzadko kto słucha uważnie. Rzadko kto robi odręczne notatki. Większość z nas, kiedy pojawia się na spotkaniu, gdzie prezentacja, wyciąga się, to Edyta mówi, że jest z doświadczenia... Las rąk z komórkami, rąk uzbrojony w komórki i robimy zdjęcia. Dziś zdjęć tego rodzaju Państwu nie zafundujemy. Natomiast od czego chciałabym zacząć, to jest Twój pomysł i podpisuję się pod nim. Dla Ciebie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak wspierać zdrowie w głowie młodych ludzi, jest pewność siebie. I nic się nie dzieje bez przyczyny, bo nie dalej jak 4 dni temu, idąc na spacerze z psem, wysłuchałam podcastu, którego gościem była dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska i właśnie mówiła o pewności siebie. Więc kiedy Edyta powiedziała pewność siebie, to ja cofałam taśmę, co ważnego zapamiętałam. Oto jeden z cytatów, który sobie zapisałam w czasie chodzenia właśnie z psem na spacerze. Bo pomarańcza nie może być jak banan, a my porównujemy 2 osoby, a każdy jest inny. Jednym z budulców poczucia wartości są nasze dobre strony i dobre chwile. Dostajemy je od innych osób. A naturalnie jesteśmy tak przygotowani przez ewolucję, że blokujemy w sobie złe chwile i je pielęgnujemy. One są w nas, to już jest moje rozwinięcie tego cytatu, krytyka wewnętrznego i on w nas pracuje od dzieciństwa. Poczucie własnej wartości, bo tak naprawdę o tym mowa. To jeszcze wcześniej w kuluarach, jak sobie rozmawiałyśmy, że w zasadzie stawiamy taką tezę, że jest to kluczowa kompetencja i nas dorosłych, ale też naszych dzieci czy nastolatków, które wkraczają w ten świat dorosłych. Poczucie własnej wartości, które jest w budowaniu w oparciu o takie poczucie, że jestem akceptowany taki, jakim jestem, ale też ja sam siebie akceptuję takim, jakim jestem. Pewność siebie jakby odróżniamy od poczucia własnej wartości w takim sensie, że pewność siebie budujemy w oparciu o pewne doświadczenia, o to, że się sprawdziliśmy w jakichś sytuacjach. Wiem, że idzie mi to dobrze, więc nawet jak się stresuję, występując na scenie z Ewą Drzyzgą, to wiem, że będzie okej, bo już robiłam to wcześniej ileś razy, więc na tym buduję pewność siebie. Poczucie własnej wartości to jest kluczowa kompetencja, z którą nasze dzieci, albo brak poczucia własnej wartości, to jest wtedy kluczowy deficyt, z którym nasze dzieci wchodzą bądź mogą wejść w świat dorosłych. To jest potem podatność na różne manipulacje i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka świadomość, że taki, jaki jestem okej, niezależnie od moich talentów, osiągnięć i tak dalej, i tak dalej. Pozwolę sobie tutaj na kolejny cytat z tytułu pewnego podcastu. Ośmielam się użyć tego świadomie, tego tytułu, mimo że autorem tego podcastu jest pedagog wyjątkowy jak dla mnie na skalę światową, Rosjanin. Rosjanin, mimo że Rosjanin, wiemy jaka jest dzisiaj sytuacja, ale jest to osoba, która wyraźnie sprzeciwiła się putinowskiej agresji w Ukrainie, dlatego mam odwagę też jego cytować. Tytuł jego podcastu jest fenomenalny, ten człowiek, do niego ludzie dzwonią z różnych zakątków całego świata, sprzedają mu w krótkich słowach problem, jaki mają z dziećmi, z nastolatkiem, z kilkulatkiem i on jak szeptunka dobra albo zaklinacz koni rozwiązuje ten problem. Rozmawiając, zadając pytania i zwracając uwagę na czasowniki, nawet nie przymiotniki, na czasowniki, przymiotniki to już jest wyższy stopień wtajemniczenia, na czasowniki, jakich używają rodzice, opisując sytuację trudną z dzieckiem. Tytuł tego podcastu to jest, tłumaczę sobie, nie wolno wychowywać, trzeba kochać. I on mówi o tym, do czego ty nas przekonujesz, że do tej wartości nadrzędnej, poczucia wartości.
To, co najważniejszego rodzic może dać swojemu dziecku, to jest bezwarunkowa miłość. Może spotkać po drodze coachów, może spotkać nauczycieli, mentorów, super szefa, koleżankę, ale nikt nie będzie tego dziecka kochał tak jak my jako rodzice. Pod warunkiem, że nie zaczniemy wymagać od tego dziecka, nie zaczniemy wychowywać pod dyktando tego, to ocenne. Ja pamiętam, że jak przyswoiłam te słowa i je naprawdę zaczęłam stosować, co nie było proste, przysięgam, bo kiedy wchodziłam do pokoju, opisywałyśmy sobie przed chwilą pokoje nastolatków, to oczywiście się uruchamiało we mnie to, bo przecież jak ktoś przyjdzie, zobaczy, jak moja mama przyjdzie do tego pokoju i zobaczy ten pokój, to zaraz mnie oceni. I ja brałam to przez siebie. Jak mnie jako matkę ocenił, jak zobaczą, jak się zachowuje moje dziecko. Jak sobie to odpuściłam, popatrzyłam na mojego jednego i drugiego syna i pomyślałam, że ja po prostu go kocham. Przecież jak przychodzi do ciebie, jeszcze tylko ostatnie wrażenie, on daje taki przykład. Jak przychodzi do ciebie twój ukochany, o którego się względy starasz, bądź ukochana, i strąci szklankę, to co robisz? Biegniesz natychmiast po papier, wycierasz za niego, mówisz, nic się nie stało. Ale nie dlatego, bo jesteś dobrze wychowany, tylko naprawdę uważasz, że to nie jest problem, że to się mogło zdarzyć. Co robisz, jak twoje dziecko to zrobi? Za piątym razem albo w gościach, nie? Bardzo ważne słowo, rozmowa. Rozmawiajmy, rozmawiamy. Ja ostatnio przeczytałam w lekturze Jespera Jula taki fragment dotyczący właśnie jak kochać. I zwrócił uwagę na coś, co też było dla mnie odkryciem. Mianowicie, że my mamy zwyczaj, że kochamy na swój sposób. Czyli no, ja ciebie kocham, no to w zasadzie to już jest najważniejsza informacja na świecie i w ogóle już jest super, no bo przecież ja ciebie kocham. Tylko że to jest dla mnie fajna informacja, że ja się jakby jestem osobą, która kocha, czyli czerpie przyjemność jakby z samej tej emocji, z samego tego uczucia. Ale istotne jest, żeby ta druga osoba poczuła, no bo co to znaczy dla drugiej osoby, ja ciebie kocham? Jeszcze nic. Dopóty ta druga osoba nie poczuje, jaka ona jest w tej miłości. Nie? I teraz rozmawiajmy z naszymi nastolatkami, czy w tej książce generalnie jest o rozmowie, zaraz będziemy cytowały, generalnie jest o komunikacji i o tym, co to znaczy uważna i czuła rozmowa. Ponieważ my potrzebujemy dowiedzieć się od naszych dzieci, w jaki sposób one potrzebują być kochane. Co dla nich ma oznaczać nasza miłość, w jaki sposób ją okazywać, żeby one czuły się bezpieczne, żeby czuły się akceptowane, żeby móc tak naprawdę z tej miłości czerpać. Znowu wracamy do początku, od czego zaczęłaś, budować swoje poczucie wartości. Dla mnie z kolei punktem wyjścia po przeczytaniu tej książki jest informacja, że nastolatki widzą świat inaczej niż my. I nie dlatego, bo się buntują przeciwko nas, bo są złośliwe, bo są wredne, bo są jakieś tam, bo robią to, żeby po prostu mieć święty spokój. Posługują się innym językiem, i naszym zadaniem jest, przekonują autorzy, ja się czuję przekonana, nauczyć się, jak rozumieć ten język. Bo jak tego się nie nauczymy, to jest tak, ja mam taką refleksję, jakbyśmy pojechali, zakładam na przykład do Portugalii i się denerwowali na miejscową osobę, że ona nie rozumie, jak my pytamy ją o drogę w języku polskim. Albo jesteśmy na spektaklu i nie rozumiemy tego, co się dzieje na scenie, bo aktorzy przyjechali zrealizować swój program na festiwal w języku kipczackim. Jest taki język, wciąż żywy. No więc to jest w tej książce rozdział, na stronie sięgamy, 53. Tak, ja tutaj już mam proof. To różne spojrzenie i jakby różny sposób bycia w świecie bierze się po prostu z tego, że my jesteśmy na innym etapie życia, doświadczeń, a nastolatek na innym. Ale to jest dosłownie do takiego poziomu. Na przykład mamy tabelkę. Ewa powiedziała, że Excel czasami przydaje się też do innych rzeczy. No i jest na przykład postrzeganie czasu. Dla nastolatka czas płynie wolno. Dla nas szybko, więc jego zaraz to jest naprawdę inny zaraz niż nasze. I wcale nie jest złośliwe, po prostu jest inne. Dla nastolatka liczy się tu i teraz, my patrzymy bardziej w przeszłość i w przyszłość. Doświadczanie. U nastolatków brak selekcji doświadczeń. No my już, że tak powiem, jesteśmy wprawnymi selekcjonerami. Ryzyko.
nastolatek, poszukiwanie ryzyka, fascynacja ryzykiem, niedoszacowanie ryzyka. No to my mamy zupełnie inaczej. I tak można wymieniać, to jest cały rozdział, cała tabela o tym. Właśnie a propos tabelek, ja przyniosłam, znacie państwo, jak już z daleka nie trzeba w ogóle okularów ani lupy, wiecie jak to, co to jest, nie? Co wam to, co państwu to przypomina? Co to za program? Excel, brawo, oczywiście. To jest Excel, w którym są zapisane tak zwane ramki, dzień dobrowo TVN-owe i tutaj jest mój program na jutro. No i jak ja widzę ramki, to dostaję nerwu, ponieważ ramki dla mnie nie znaczą nic, bo ja mam tu tylko nazwiska, jakiś tytuł rozmowy, która nic mi nie mówi. Ale po tej książce uznałam, przekazałam to chyląc czoła Edycie, że Excel da się lubić, przydaje się, bez dwóch zdań, ponieważ to, jak oni tę książkę przygotowali, to jest to szybki brief, to jest świetna ściąga do tego, żeby mieć swój słownik pojęć. Oni mówią dosłownie, literalnie, jak do dziecka mówić, żeby ono zrozumiało. Czyli jak macie zamiar wejść i zrobić awanturę, to sobie otwieracie tą stronę i czytacie... 81. Tak, na przykład. Albo jak nie mówić, albo jak on do mnie to mówi i tu macie tłumaczenie. Rozumiecie, o co chodzi? Na tym to polega. I mnie się marzy taka kolejna edycja, na przykład język szefa i język pracownika, nie? Na przykład. Albo język klienta i język, no, wiesz. Chcecie? Przyda się. Ja znowu pozwolę sobie posłużyć się cytatami, ale one też są po to, żebyście też jakby wynieśli z tego już też konkretną wiedzę. Ta książka jest generalnie wiedzowa. Powiedziałabym tak, ona jest mocno oparta jakby na moich doświadczeniach, jaką mamy dwóch nastolatek, ale też na listach, które dostajemy, które trafiają do charakterów, czy po prostu na rozmowach ze znajomymi. Więc z jednej strony jest to jakby codzienne doświadczenie zwyczajnej osoby, i stąd nacisk na to, żeby tu było maksimum praktyki, narzędzi i konkretów, ale z drugiej strony zależało mi bardzo na tym, żeby dostarczyć rzetelnej wiedzy od strony eksperckiej, od strony ekspertów, żeby ta wiedza faktycznie była jakby z rekomendacją, żeby była sprawdzona. No jeżeli mówimy o rozmawianiu, a padło już tutaj, że jakby myślimy o takiej komunikacji uważnej i czułej, no to na co szczególnie czuły jest nastolatek, no to oczywiście na ocenę i na krytykę. No a ocena i krytyka budzi agresję. To ja będę tą złą i przeczytam, jak nie mówić, a ty powiesz, jak dobrze. Dobra. Biorę to na siebie. Czyli źle. Zawsze spóźniasz się do domu. Lubisz, kiedy wszyscy na ciebie czekamy, tak? Mam poczucie, że z automatu tak właśnie mówimy. No. Znowu się spóźniłeś. No przecież się umawialiśmy inaczej. A dobrze jest tak. Wracasz do domu po ustalonej godzinie. Czyli mamy fakt. Wracasz do domu po ustalonej godzinie twojego powrotu, czyli po 20. Powołujemy się na fakty. Tu nie ma w ogóle oceny. Kolejne, kiedy powołujemy się na uczucia. Przykro mi, że nie szanujesz naszych ustaleń. I słuchajcie, wydawałoby się, że to jest takie nieinwazyjne, nie? A jednak. Przykro mi, myślałam, że kwestia godziny twojego powrotu do domu została ustalona i miałam nadzieję, że będzie ona przestrzegana. Tak? Powiedzieć, to zrobić dobrze. Teraz znowu wcielam się w rolę tej mamy codziennej, no nie? Jak się będziesz dalej spóźniać, to nie będę ci pozwalać wychodzić. Masz szlaban. Kiedy nie dotrzymujesz tego, na co się umawialiśmy, jest mi przykro i czuję się ignorowany. Nie mam wtedy ochoty na wieczór z tobą czy inne wspólne aktywności, ponieważ jestem zły na sytuację. To ogranicza moje zaufanie do ciebie. No i ja konstatuję, już nigdy, nigdy się nie spóźnisz. Oczekuję, że od dzisiaj będziesz wracał do domu na godzinę, którą ustaliliśmy. Chcę, aby ta zasada była z twojej strony przestrzegana. W przeciwnym razie nie będziemy mogli sobie ufać i będę musiał zmienić nasze zasady twoich powrotów do domu. To, co tutaj przeczytałyśmy, to jest model komunikacji, który nazywa się Foucault, czyli powoływanie się na fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. Także to, tak jak mówię, tu jest ta taka strefa wiedzowa tej książki. Praktyczna ściągawka. Jeżeli mam powiedzieć o pierwszej uwadze tego mojego młodszego syna, który nie zdążył przeczytać całości, a jednak coś tam przeczytał, to powiedział i miał jedną uwagę redaktorską, Edytko.
bo i zatrzymał się na tym rozdziale bunt nastolatka, jak reagować. Kto ma dzieci, to wie, że jest bunt dwulatka, trzylatka, czterolatka, pięciolatka i każdy, jak już to przeżył, to z drżeniem serca i pomarszczoną skórą na plecach czeka na bunt nastolatka, który zaczyna się w wieku lat dokładnie 10,5, czyli jak się już ma rocznikowo 11, bo przecież wiadomo, że w tym czasie człowiek się postarza. I Ignacy oczywiście zatrzymał się na tym rozdziale i czytał sobie. No i to jest taki przykładowy dialog. Córciu, widzę ostatnio, że coraz to trudniej nam ze sobą spokojnie rozmawiać. Czy ty też to zauważyłaś? Na co córcia odpowiada. Ale o co ci chodzi? O czym ty w ogóle gadasz? No to o, mama, nauczona już przez niejeden miesięcznik i magazyn. No wiesz, pamiętam, jak kiedyś razem siadaliśmy, rozmawialiśmy i się wygłupialiśmy. Widzę, że już tego nie potrzebujesz i rozumiem, że się zmieniasz. Jesteś coraz starsza i pewnie masz dużo spraw na głowie, sporo problemów, których być może ja nie jestem już w stanie zrozumieć. Ale wiesz, bardzo mi zależy na tobie i na naszej dobrej relacji. Może mogłabyś mi podpowiedzieć, jak mam teraz z tobą rozmawiać, byś mogła czuć się dobrze, na co córka odpowiada. Ale co ci strzeliło do głowy? Znowu jakieś TikTok i shortsy uwzględniłaś o relacjach z nastolatkami? Oglądałaś? Pojawia się uśmiech i... Ignacy to przeczytał i oczywiście nie mógł się doczepić do uważnego, pełnego pokory i wczucia się tekstu mamy, ale zauważył, że dobrze by było, żeby były różnym kolorem napisane te dymki. Co mówi córcia, a co mówi matka, okej? Ale przeczytał całe, rozumiesz? Więc to taka jedna następne edycje, żeby mu się łatwiej czytało. Albo mamie, tak, albo tacie. Ale uszczęśliwił mnie bardzo feedback dotyczący tego rozdziału o nowych technologiach. Tak, natomiast starszy mój syn przejrzał tak szybciutko tę książkę, on dosyć umie szybko czytać i zatrzymał się na rozdziale, jak rozmawiać o nadużywaniu nowych technologii. Odłożył, mówi, no wreszcie ktoś wreszcie mądrze to napisał. Szapoba. W tym fragmencie, który przeczytałaś, rozmowy rodzica z córką, ja mam taką myśl, dostałam kiedyś taką podpowiedź od naszej stałej felietonistki w charakterach, od Natalii de Barbaro, która przytoczyła, też rozmawiałyśmy o nastolatkach, bo ja mam nastolatki, ona ma nastolatka i ona mówi, że zamiast pytać swojego syna standardowo jak tam w szkole, albo jak ocenę, albo co tam, to któregoś dnia zrobiła sobie taki trening z nim, wracając ze szkoły, zapytała, powiedz, jak to jest być tobą? Myślę sobie, że że trochę to jest o tym, nie? Żeby być otwartym, ciekawym tego, co ten nasz dzieciak ma do powiedzenia, z jakiego powodu się tak zachowuje, albo się jakoś nie zachowuje i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałabym przejść też do perspektywy rodzica, dlatego że kiedy pracowaliśmy redakcyjnie nad tą książką, to zależało nam na tym, żeby nie tylko mówić o tym, jakie mamy obowiązki jako rodzice, nie? Zadbać o bezpieczeństwo, towarzyszyć jakby dobrze, efektywnie w tym procesie dorastania, czy wkraczania w świat dorosłych naszych dzieci. Jesper Juhl też tutaj pięknie powiedział, że pozwalając naszym dzieciom dorosnąć, to znaczy pozwolić im na to, aby stali się tymi, kim chcą się stać, a nie tymi, kim my chcemy, żeby się stały. Więc to jest takie naprawdę bardzo świadome, dojrzałe towarzyszenie nastolatkom. Ale chcieliśmy się skupić nie tylko właśnie na tym, jakie rodzic ma obowiązki, ale też jakie ma prawa względem też samych siebie. Czyli jak zadbać o siebie jako rodzica w tej relacji rodzinnej, w tej relacji z nastolatkiem. Żeby potem, kiedy człowiek przychodzi po dniu bądź nocy, wieczorze, poranku spędzonym z nastolatkiem, być efektywnym pracownikiem, bo to też jest bardzo ważne. Żebyście wy mieli satysfakcję, my, żebyśmy mieli satysfakcję ze swojego życia. Bo przecież bycie rodzicem, bycie wujkiem, bycie ciocią powinno być wartością dodaną, a nie obciążającą. I przy pomocy tych, którzy się na tym znają, można to zrobić. Można to zrobić na pewno sięgając po tę książkę.
Dla mnie takie hasła, które sobie wypisałam jako hasztagi, to zauważ, usłysz, bądź, zadbaj o siebie. A post mógłby brzmieć mniej więcej tak. I ty możesz być tym kimś, kto jest na wyciągnięcie ręki i możesz wysłuchać, zrozumieć, oszczędzić łzy, przytulić, powstrzymać przed ostatecznym odejściem. Nie taki nastolatek straszny, jak go malują. Nie jest to proste, nikt nie mówi, że nie boli, nie denerwuje, ale warto, bo znajomość z nastolatkiem dodaje wiatru w żagle. Nawet tym, którzy myślą, że dopłynęli do swojego portu, świetnie się w nim umościli i niczego już nie potrzebują, a nastolatek może im to dać. Bardzo dziękuję. To chyba tyle. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to pewnie można też sięgnąć do spotkania z samą Edytą. Można też po prostu sięgnąć do tej książki i uczynić jeszcze, zrobić dobry uczynek, bo naprawdę dzięki temu, że wy dotrzecie do tej książki, to ktoś będzie miał uratowane życie, bo będzie miał blisko do gabinetu, w którym jest dyżurny psychoterapeuta. Bardzo ważna rzecz jeszcze na koniec, bo książka oczywiście znajdziecie na naszym stoisku, jest jej dużo, więc ona jest widoczna. Ale bardzo ważna rzecz w tej książce też jest jakby przestrzeń poświęcona na to, żeby była informacja o numerach telefonów alarmowych, gdzie warto, czy gdzie w ogóle można zadzwonić, i publikujemy takie numery telefonu, które gwarantują pomoc darmową. I też o instytucjach, do których można się zgłosić. One są wylistowane, także bardzo łatwo od razu je będzie można... W ogóle ten poradnik jest taki, powiedziałabym, nawigacyjny, więc będziecie mogli taką informację od razu tam mieć na wyciągnięcie ręki. Ja myślę też, że warto myśleć o tej książce nie tylko w takich kategoriach zewu serca, ale też w kategoriach jako pracodawcy czy jako dyrektorzy, menedżerowie obszarów HR w kontekście zadbania o mental health waszych pracowników. Pamiętajcie o nowych wytycznych BHP, które nakładają na firmy też jakby obowiązek tworzenia programów dbania o zdrowie psychiczne pracowników, czy o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030, który też jakby stwarza wymóg tworzenia, upowszechniania zintegrowanych modeli zabezpieczenia zdrowia psychicznego pracowników. Więc myślę, że to jest taka dodatkowa jakość i wartość, być może świetny prezent pod choinkę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Przepraszamy za przedłużenie naszego wystąpienia, ale mam nadzieję, że wybaczą Państwo. Dziękujemy pięknie. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że faktycznie książkę można zakupić na naszym stoisku. Drodzy Państwo, ona ma dwie okładki, taką chłopięcą i dziewczęcą, można powiedzieć. I wydaje mi się, że to jest faktycznie fantastyczny prezent pod choinkę. Jeżeli nie macie pomysłu jeszcze, to naprawdę warto. Tym bardziej, że na początku samym, zanim jeszcze jest spis treści, są wymienieni eksperci, a jest ich ponad 20. I wydaje mi się, że warto. Jeżeli, mówię, nie macie jeszcze pomysłu, a macie w rodzinie dorosłych, którzy mają nastolatki, to sądzę, że będzie to fantastyczny prezent.